Informację o zdarzeniu Tarnowska Straż Pożarna otrzymała o godzinie 9:22 rano. Na miejsce oddelegowano 3 zastępy Straży Pożarnej i 11 strażaków, którzy stwierdzili, że pożarem została objęta cała kabina samochodu ciężarowego, którym przewożono drewniane palety. Na szczęście kierowca wyszedł z wypadku cało i opuścił samochód o własnych siłach. Wstępną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.